Różnymi sposobami próbowaliśmy utrzymać kontakt z naszą publicznością i cały czas być w trudnym czasie z naszymi melomanami, ale też z artystami. To było dla nich bardzo ważne. Teraz mogę już zaprosić na nowy sezon artystyczny w tych trudnych warunkach. Stąd też również ten tytuł, który został przyspieszony. On był planowany, ale masterclass o Marii Callas, spektakl w reżyserii Roberta Talarczyka jest też odpowiedzią na ten trudny czas. Wielopłaszczyznowo można na to spojrzeć. Oczywiście względy artystyczne tutaj przeważały, ale również i organizacja pracy. Ze względu na to, że tylko kilku artystów jest na scenie, że reżyser jest z zaprzyjaźnionego teatru niedaleko Bytomia i nie powoduje to żadnych perturbacji w komunikacji. Te wszystkie czynniki oczywiście wpłynęły na to, że zdecydowaliśmy się właśnie wykorzystać ten tytuł i zaprezentować go na otwarcie sezonu. No to pokaż nam ten swój wielki temperament, proszę. Nie mogę, tak po prostu. Nikt tego nie potrafi. Olbrzymią przyjemnością jest to, że po takim długim czasie możemy wyjść na scenę i zaśpiewać dla żywej publiczności. Chciałeś coś powiedzieć. Widziałam, mam oczy z tyłu głowy. Trzeba je tam mieć, jeśli chcecie zrobić karierę w teatrze. Jeśli nie będziecie mieć oczu szeroko otwartych, ktoś wbije wam w plecy sztylet. To jest rzecz, która jest inspirowana właśnie prawdziwymi wydarzeniami, czyli lekcjami, które prowadziła Maria Callas, a z drugiej strony możemy zobaczyć też odrobinę jej życia, podpatrzeć dzięki Joasi Kściuczyk-Jędrusik, ponieważ moim zdaniem wciela się genialnie w tę rolę, a wcześniej przed nią w Polsce była tylko Krystyna Janda. Więc myślę sobie, że to było wielkie wyzwanie, ale robi to fantastycznie. No i zawsze mówię, nie przychodzą, żeby ciebie słuchać. Nikt już nie przychodzi, żeby słuchać Callas. Przychodzą, żeby na ciebie popatrzeć. Ty nie jesteś śpiewaczką, jesteś wybrykiem natury. Z pewnością nie ukryję się za arią, żadną arią. Mam tylko tekst, albo aż tekst. A jak Państwu wiadomo, jestem śpiewaczką operową, czyli łączę śpiew i grę aktorską, ale nie jestem aktorką dramatyczną. Stop! Zatrzymaj się. Nie ma sensu kontynuować, kiedy wszystko jest źle. Nie słuchasz muzyki. Nie słucham? Musisz dać jej się porwać. Reżyser usytuował historię w latach 70. Zrobienie tego tak, żeby no nie wyszło groteskowo, a jednak żeby był ten duch lat 70. Było to bardzo trudne. Jedne buty aż z Ameryki przyleciały. Zostały odbite w ostatnim momencie z urzędu celnego. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Pa! Jestem niewidzialna i nie mam poduszki. Autorem słynnego dramatu jest wybitny amerykański dramatopisarz i scenarzysta Terence McNally. Jego sztuka święciła triumfy nie tylko na Broadwayu, ale również na europejskich scenach. Bytomska inscenizacja także ma szansę na wielkie powodzenie.